serdecznie. Kolejny wypad w teren. Jestem ponownie w Horodle, tyle że dzisiaj jest inne pole. Pole po burakach, ale nie ma takich kolejn jak na ostatnim wypadzie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze się chodziło, bo po ostatnim łydka mnie jeszcze nadal boli. Pierwszy wykopany ciekawy fant i to chyba będzie jakaś monetka, proszę Państwa. Mamy pierwszą monetkę. Tylko ja sobie ściągnę tą prawą rękawiczkę, żeby fajnie to jakoś wyczyścić. Mamy pierwszą monetkę i ciekawe co to będzie. Zaraz ją namoczę. Na takie sytuacje mam wodę w pojemniczku. Namoczymy to. O, pyk. I teraz przetrzemy o rękawiczkę. Proszę bardzo. O, jest monetka zieloniutka, ale zaklejona strasznie. No, osad jest duży. Teraz wam nie powiem, co to może być. Patrz, ja stąd widzę monetę już. O, leży tutaj. Widzicie? Pyk. Mam monetkę. Druga monetka. Kerol, siemanko, również pozdrawia. Druga monetka, bardzo podobna do tamtej. Zieloniutka. The Garden, siemanko. O, tutaj boratynka jakaś. A teraz wyszła kuleczka ze szrapnelka. Weźmy szczoteczkę. Trochę oczyścimy. Patrzcie, tutaj jakaś taka miedź. Jest to trochę powyginane, ale trzyma się kupy. Łyżeczka, tak. Chociaż na łyżeczkę to jest tutaj na tych rantach zbyt płaskie, może coś takiego do podbierania ciasteczka. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Taka łopatka jakaś. Wyszło teraz coś takiego. Wydaje mi się, że to jest bączek austro-węgierski z czapki żołnierza austro-węgierskiego. Jakaś monetka wyszła. Po grubości wadze sądzę, że to PRL. Złotówa. Rocznik 49, coś takiego teraz wyszło. Coś takiego wyszło, proszę Państwa. Jakby duży kawałek ołowiu, taki płaski. Nie wiem, czy ma jakieś oznaczenia, chyba nie. Mam coś w tej grudce. O, to nie moneta, tylko patrzcie. A nie, moneta, myślałem, że to medalik. Mam jakąś monetkę. Ciekawe, co to jest. O, zaklejona trochę. Co to może być? A, 5 groszy. 5 groszy PRL.
zmiany. Czy to moneta? No, ciekawostka jakaś. Patrzcie. Jakaś taka przypinka, jakiś kwiatuszek. O, coś takiego, nawet ładne. Proszę bardzo. Taki kwiatek. Proszę bardzo. Patrzcie. Jakaś taka nabijka zdobiona. To chyba ołów będzie, ale patrzcie, jaka ładna rzecz. Coś takiego teraz znalazłem. W środku, patrzcie, jakby było to puste takie. Wypełnione teraz jest ziemią. Nie wiem, czy coś się wsuwało w to. Czy to był jakiś pojemniczek. A teraz wyszedł taki czubeczek. Jest monetka, zobaczymy, co to wyszło. Może być leciutka, to niestety, ale może być PRL. Tak, 5 groszy z PRL-u. Proszę bardzo. No, coś takiego teraz wyszło. Nie wiem, jakieś zamknięcie od czegoś. Tutaj widać, zawiasik jest. Nie wiem, co to mogło być. Kończę dzisiejsze poszukiwania i tymczasem zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu, to są śmieci oraz część złomu z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie od góry. Militarka, czubeczek od carskiego zapalnika z carskiej 76, czyli tutaj mam taki w pobliżu złożony zapalnik z różnych pierścieni. Widzicie, to jest sama góra od takiego zapalnika. Lecimy dalej. Łuseczki karabinowe, czubeczki łowiane, dwie kuleczki szrapnelowe, trzy monetki z PRL-u, taka łyżeczka, nie wiem jak to nazwać, do ciastek, że tak powiem, o, tak bym to określił. Płaski kawałek ołowiu, dwie takie zdobione jakieś nabijki, elementy czegoś, jakieś obejmy możliwe. Tutaj kawałek ołowiu, mamy 6 boratyneczek, ten przedmiot, nie wiem co to jest. Jedna, druga kopiejki, taki z gwintem, jakiś kawałek mosiądzu. Plomba carska cara Mikołaja, taka nabijka w kształcie kwiatuszka, proszę bardzo, bączek austro-węgierski, czyli taki od czapki żołnierza z I wojny światowej, i na sam koniec grosz pointowskiego, stan taki w miarę, coś tam widać na tej monetce, tak czy tak, proszę bardzo, z drugiej strony. Pomiędzy tymi śmieciami udało się znaleźć te wszystkie rzeczy, z czego jestem zadowolony i mogę ruszać na kolejne wypady. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!